Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry, Dzień dobry. Witamy po dzień raz dobry. drugi z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w popołudniowym komentarzu dnia. Dziś mamy znowu fas na tapecie. Myślę, że bardzo interesujący temat. Rosyjski biznes odchodzi od kam Kapitalizmu i zmierza w jakiś bareizm socjalistyczny, twór taki ciężki do określenia. Dzisiaj spróbujemy Wam troszeczkę o tym opowiedzieć, gdyż pojawiły się nowe wytyczne dla producentów i sprzedawców. Natomiast zanim to nastąpi, dwa tematy. Zbliżamy się do 32 tysięcy subskrypcji. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo Wam wdzięczni, tym nowym subskrybentom oraz tym, którzy są z nami od początku. To dzięki Wam mamy siłę i energię, żeby to tworzyć, więc jeszcze raz bardzo dziękujemy. I małe ogłoszenie, jak wiecie, już jutro pojawi się na, naszym, na naszej platformie wywiad. Jak obecnie funkcjonują małe firmy w Rosji? Co z franczyzami? Co ze słynnym McDonaldem i innymi tego typu firmami? Jak to wygląda? Gorąco zapraszamy. Zagospodarujcie sobie godzinkę jutro o godzinie 17. Paweł. Możemy przejść do tematu. Tak, tak. Myślę, że powinniśmy przejść do tematu, bo pojawiły się tutaj informacje z federalnej służby antymonopolowej, która opublikowała informacje na temat, no można powiedzieć, kontroli cen, no bo teraz właśnie to, czym się zajmuje, tym czym się zajmuje agencja no to można powiedzieć, że nie jest już walka z jakimiś monopolami, mm -hmm. tylko walka z nieuzasadnionym wzrostem cen. No i tutaj mm, poprawna nazwa, myślę, że jakby agencja się nazywała nie Inst federalna... Instytut Don Kichota. Mm -hmm. Instytut. Mm -hmm. Nie, Instytut y y walki z wzrostem cen albo ze kulantami. No, bo no, przypomina to czasy komunistyczne, kiedy walczono ze spekulantami i z podnoszeniem cen. No i teraz agencja również no, takie wytyczne podaje. I był pierwszy taki etap, kiedy powiedziano, że odchodzi się od powiązania cen produktów w handlu, cen produktów rosyjskich z cenami. Produktów światowych. Czyli jeżeli powiedzmy, mąka na świecie drożeje, czy kakao na świecie drożeje, bo kakaowiec drożeje, to nie znaczy, że w Rosji ma drożeć, bo tutaj według agencji nie ma takiego powiązania. Kakaowce, można sobie tak samo banany. Nie? Rozumiecie, tak? Tutaj żadnego powiązania z cenami światowymi nie powinno być. No, i teraz wszyscy się zastanawiali, co w takim razie agencja będzie brała pod uwagę. No i oni ogłosili. Ogłosili, czym będzie się kierować, jeżeli chodzi o sprawdzanie poprawności cen. No i to dosyć ważna informacja, chyba dla wszystkich przedsiębiorców, którzy sprzedają, szczególnie na rynek detaliczny i ten rynek B2C. Bo może B2B będzie mniej, chociaż tam też może się coś takiego wydarzyć, czyli biznes do biznesu myślę, że mniej bardziej tu kontrole będą na styku właśnie tych produktów sprzedawane do tych klientów końcowych. Tak, a mhm. więc sieci handlowe producenci, którzy sprzedają do tych sieci handlowych, no muszą brać pod uwagę wytyczne. Tak. No i teraz przyjrzyjmy się tym wytycznym, bo Pierwszą rzeczą jest przedstawiony właśnie taki projekt. Zgodnie z nim metodologia ceny, która znacznie odbiega od możliwości, od możliwego poziomu konkurencyjnego ze względu ze względu na zmiany podaży i pobytu, powinna być analizowana pod kątem racjonalności. Czyli pojawia się dziwne stwierdzenie, że cena nie ma być związana w tym momencie z jakimiś cenami, tak jak mówię, światowymi czy cenami konkurencji. No bo czasami jest tak, że konkurencja obniża cenę. No mamy na przykład walkę w Polsce w drugą stronę, tak? Pomiędzy teraz sieciami handlowymi na pewne produkty związane z polską dumą narodową. Z polską dumą. No mhm. i widzimy, że tam w drugą stronę te sieci. Poniżej kosztów schodzą, tak. Mm -hmm. No ale tutaj, oprócz tego, że to jest promocja tej dumy i tu można mieć pretensje, no to jakoś polski urząd antymonopolowy nie twierdzi, że są zbyt niskie ceny. I tu chyba w Rosji też będzie. Jeżeli zbyt nisko zejdziesz z ceną, to chyba też nie będą interweniować. Nie, to, będą interweniować Rosji, tylko. Tylko będą interweniować, jeżeli ktoś, na przykład, z koneksjami w państwie i dostępem do tanich kredytów. A nie, to, to już poczekaj, ale... poczekaj, poczekaj, przeszedłeś. Na razie. No bo ja już tak chciałem. No tak. mamy tych producentów krzeseł, słynnych producentów krzeseł, z którymi tłumaczę ekonomię Rosji. No i jeżeli jakaś jedna firma zacznie produkować krzesła taniej, na razie jeszcze nie mówmy z jakiego powodu, no to wszystkie inne powinny w takim razie się do niej dostosować, bez względu na logikę Excela, zasoby finansowe, dostępność do kredytów. No, to robi się takie bardzo no, dziwne. Abstrakcja taka rodem z parei, y, no po prostu. Tak, a tu FAS mówi, że głównym kryterium jest kryterium racjonalności mhm. i badanie podaży i popytu mhm. analiza, ale okay. analiza podaży i popytu pod kątem racjonalności. Czyli ja tu przerwę i moje pytanie jest takie, bo w ekonomii czy, czy w takich badaniach chyba są ważne koszty produkcji, nie wiem, jakaś amortyzacja sprzętu, wypłaty dla ludzi. Natomiast ja nie, nie pamiętam takiej tabelki racjonalne, nieracjonalne, racjonalne, nieracjonalne, czyli trzeba stworzyć taki system. Co jest jeszcze racjonalne, a co jest już nieracjonalne? I kto się tym tak. będzie Komisarze racjonalistyczni. Czy na przykład, jeżeli pobyt na te jajka nieracjonalnie wzrośnie, mhm. to kto to za to o... odpowiada? i konsumenci nieracjonalnie będą atakować sklepy, bo wybuchła jakaś informacja, że jajek brakuje, no i ja podnoszę te jajka, to moje zachowanie jest wtedy chyba nieracjonalne. Bo poddajesz się panice. Bo poddaję się tylko, tak, panice tej nieracjonalności, a ja muszę podnosić właśnie ceny. Mhm. Czy jeżeli mi koszty wzrosną o 30%, a ja podniosę cenę o 40%, to jest podniesienie nieracjonalne? Czy 35 to jest racjonalne? Nie, tu wchodzimy w jakieś takie pojęcia obce ekonomicznie trochę, takie jak racjonalność, sprawiedliwość, uczciwość. One występują w takiej, można powiedzieć, życiu codziennym, natomiast no firmy raczej do tej pory, właśnie kapitalistyczne, kierowały się zyskiem. Tak. Tu możemy mówić, że Europa odchodzi od tego kapitalizmu, bo mamy też w drugą stronę, czyli jakąś odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialność tą klimatyczną. Środowiskową, tak. Środowiskową, tak. To, to już nie jest ten kapitalizm, który tak. Natomiast w Rosji mówimy, że chyba od jakiejś takiej chodzi o chyba odpowiedzialność, no nie wiem jak to nazwać za. Ja mam. Ja mam. Wyobraź socjalistyczną sobie, mi jedynie się kojarzy. Wyobraź no. sobie socjalistyczną taką ławę sądową: będzie wchodził ten producent jajek i będzie pokazywał, te jajka oto podniosłem cenę 30%. I tam tłum będzie taki, wiesz, bił brawo, coś tam, coś tam, i będzie wyrocznia na górze, która będzie tak kciuk trzymała nieracjonalnie. Racjonalnie. No, jak to weryfikować. Dla mnie to jest y, bzdura po prostu. Tu Próbujesz doczytać dalej, y, jak to ma się tak. odbywać. Tak, tak. Bo tutaj mamy tak, to jest początek kryterium, czyli ten racjonalność. I teraz każda firma musi się zastanowić, czy jej podwyżka jest racjonalna, czy już jest nieracjonalna. I tutaj dalej są wytyczne. W szczególności zaznaczący uznaje się wzrost liczby wniosków o zakup towarów o ponad 10%. W porównaniu z ich podażą w ciągu miesiąca. Oznakami zwiększonego popytu są również wzrost sprzedaży, spadek zapasów i duża szybkość zapasów. Innym pośrednim wskaźnikiem nieracjonalnych cen według FAS jest przewyższający wzrost kosztów towarów w porównaniu ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych oraz nadwyżką rentowności nad średnią w branży. To ja mam do Ciebie pytanie. Bo powiedziałeś wzrost wniosków o zakup produktu o ponad 10% w porównaniu z jego podażem w ciągu miesiąca. Tak. Co to, co to oznacza? Że, że na rynku całym nagle się podaż zwiększyła? Czy w jego firmie? No, tego produktu no, nie jest to ostre znowuż, ale no. to jest jak gdyby taki, bo to są takie wiesz, wytyczne, nie? No, ale to te, wiesz, ta podaż tych krzeseł zwiększyła się w tej firmie, ogólnie do, w całej ogólnie. Rosji? Tu bardziej chodzi o ogólnie... A jak branże, ten człowiek, jest... który ma tą jedną firmę, ma to zweryfikować? No musi śledzić, tak jak tu jest napisane, pośrednim wskaźnikiem nieracjonalnych nierac, cen, czyli wtedy, kiedy można do tego łagru trafić, jak podniesiesz mm -hmm. te ceny, będzie, jeżeli... Mamy jest przewyższający wzrost kosztów towarów w porównaniu ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnym oraz nadwyżka rentowności nad średnią w branży. Chodzi o to, że ty w tym momencie masz jakąś rentowność. Tak. No i jeżeli FAS sprawdzi, że twoja rentowność jest wyższa niż branży, rentowność, to masz problem. Ale tu się pojawia pewien, pewien niuans. Jeżeli Twoje maszyny są nowocześniejsze, albo Ty masz jakiś pomysł, jak składać krzesła taniej, jak na przykład zrobiła to Ikea, która wymyśliła, jak coś robić taniej, na większej marżowości, a wszystkie pozostałe firmy. Robiły to drożej, więc jej ekspansja na rynki globalne tak się rozrosła. Więc jeżeli ty masz firmę, która jest bardziej pomysłowa i bardziej innowacyjna, więc jesteś w stanie wyciągnąć z danego materiału odrobinę lepszą marżę, to masz problem. Tak. Znaczy, to musisz obniżyć ceny. Hmm. I możesz ale, to, ceny ale to wtedy przerzucasz problem na tamtych, bo oni nie są w stanie obniżyć tej ceny. No bo oni pracują gdzieś na starych maszynach, gorzej wykwalifikowana obsługa, i tak dalej. Nie, masz produkt wyższej jakości. O wysokiej rentowności. No i cena, ponieważ jest wyższej jakości, nie możesz się mhm. jakością tego produktu, nawet taką w twoim odczuciu, czy nawet według klientu kierować, bo takiego nie ma kryterium według fazu. Mhm. Że masz czekoladę, tak? I mhm. konkurencja ma czekoladę. Twoja czekolada zawiera więcej, powiedzmy. Kakao, kakao. jest mhm. na lepszych składnikach i jest wyższa cena. Mhm. To musisz zredukować cenę do kakao podobnego produktu, bo inaczej twoja czekolada jest. Za droga. Za... No tak. Bo I... oni będą patrzeć dla branży, że czekolada, mhm. powiedzmy, kosztuje ileś. Tak. E 5 zł. Nie? A ty masz czekoladę za 8 zł. Ale masz w niej no orzechy, płaczą, na przykład dla I masz nie? orzechy, tak? Jakieś. Nie? I teraz. A inni e, mają a, czarnego żołnierza. No to musisz. Czarnego zacząć... To musisz zacząć tego czarnego żołnierza wprowadzać i schodzić. No okay. ewentualnie sprzedawać tą czekoladę o, na bardzo niskiej rentowności. To wtedy jest OK. Ok. Wiesz Czyli... co? Zaczyna, zarabiać, tak zaczyna zapalać mi się pewna Aha. lampka, bo z tego co opisałeś, to tworzy ci się jakiś taki potworek prawny, który będzie wymagał od wszystkich sprymityzowania produkcji pro, produkcji jakiegoś bładziewia byle taniej. Albo inaczej, zmowy cenowej różnych producentów, żeby wszyscy tak. produkowali ewentualnie podobne badziewie i żeby tak, żaden guble, za bardzo się czasem nie, wychyli. nie wychylił. No. Bo teraz jaki efekt, bo kilka może być takich efektów. Że tak? może być tak. mhm, byle równo. No i teraz mhm. tak. I tu jeszcze zwróć uwagę. Wskaźnik cen konsumpcyjnych musisz brać pod uwagę. I teraz, okay. tak, aby obliczyć rozsądną cenę, FAS oferuje specjalną formułę okay. uwzględniającą indeks Rostatu i rzeczywisty wzrost. Analizując koszty firmy, regulator rekomenduje przeprowadzenie analizy czynnikowej kosztów przez 3 lata w oparciu o dane księgowe i operacyjne. Czyli producent ma się dostosować do poziomu inflacji podanego przez tak, tak. Nie I tego realnego. Barżowych. Mówisz, nie, no tych ale tych... Mnie, mnie wzrosło wszystko 30%. A oni mówią, nie, nie, rozstat podał, nie, że nie, 7%. Tak. Że dla tej branży, na przykład na produkty mleczne, wzrost mhm. przez ostatni tam okres był taki. No, ale ja nie dostanę w tych pieniądzach takich produktów. Bo tu chodzi o to, żebyś ty, przychodzi ci kontrola nie będzie mhm. tak jak my mówiliśmy że mleczarz podniósł ceny no i że koniec końców krowa zawiniła nie tu Czyli obejrzeli A, nas to, i mówią obejrzeli. bez sensu to jest trzeba to no. zmienić mówią mhm. tak produkty mleczne za ostatnie 3 miesiące wzrosło 7% mhm. to ty musisz pójść do tego mleczarza i do tej krowy powiedzieć, że no 7%, a więc ja ci mogę tylko 7%, tak? Bo ja nie mogę podnieść bardziej tej ceny. Mm -hmm. Tak. No i ten musi pójść do tej krowy, ten mleczarz i wytłumaczyć, że to tylko 7%. No więc będziesz tej... musiała najprawdopodobniej mniej jeść tej trawy, bo będę w stanie kupić no. ci jej o Albo siana nie będzie, tak? Jakichś ale dodatków. głupia sprawa, bo ty tyle samo tego mleka musisz dać, mimo że zjesz troszeczkę mniej. Tak, tak. No tak. E... No rozumiesz, czyli już nie będzie powoływanie się, bo nie, nie możesz się powoływać, że za granicą towary podobne zdrożały, nie. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie możesz się powoływać, że nawet twoje koszty się zwiększyły. Znaczy to musisz udowadniać właśnie w ten w tył te operacyjno, tak, że to wiesz, że ktoś podniósł, to nie, ale on może wcześniej, nie? I, i tak dalej, i tak dalej. Więc ty musisz mm, udowodnić. Yy, tak jak tutaj analizując koszty firm, regulator rekomenduje przeprowadzenie analizy czynnikowej kosztów przez 3 lata. Ja mam kolejne do Ciebie pytanie. Wyobraź sobie, wróć, wróćmy do tych krzeseł. Że ktoś kupił japońską wiertarkę taką stołową, coś no. tam, ten i była bardzo droga, ale za to jest bardzo sprawna, bardzo szybka, nie psuje się i może produkować dużo tych krzeseł. Przychodzi do niego kontrola i mówi: Pan za drogo te krzesła sprzedaje. A on mówi: No, tak. bo ja tu kupiłem Właśnie na przykład tak. ten sprzęt. Ten japoński sprzęt, on jest szybszy i tak dalej. Oni... No, japoński a... już nie jak chiński. No. no dobrze, ale a dlaczego pan nie kupił właśnie chińskiego odpowiednika albo naszego rodzimego? Jest o 40% tańszy, proszę pana. To, że pan sobie kupił taką drogą, to jest tylko i wyłącznie pana fanaberia. Nie, znaczy, będzie inaczej. Przez ostatnie trzy lata tutaj patrzymy, mhm. pan nie kupował. Mm -hmm. Nie podnosił tej ceny, a pan kupując teraz ten sprzęt spowodował, że pan. Sabotował pan, własny, pan własną firmę. Bo, bo on sobie, że tak powiem, oszukuje tutaj, podnosi te ceny, Ale mnie się ta 40-letnia zepsuła, musiałem kupić. Nie, nie, to była pana fanaberia. Tak, że tutaj wiesz, oszukuje i wiesz, i on tutaj zawyża, tak? No bo sobie okay. zawyża koszty, okay. a średnie koszty za ostatnie 3 lata. Nie? No tak. Jakie są. Nie? Przez 3 no lata tak. nic nie kupował, jak się uśredni, no to on może, on musi teraz amortyzować ten zakup. Nie to, że sobie od razu odliczy i podniesie cenę, mm -hmm. tylko on to musi amortyzować, na przykład przez następne 3 albo 5 lat, czyli może sobie podnieść tą cenę o 1%. Przykładowo, nie, a nie tak jak mm -hmm. chciał o te 20%. Nie? No tak. Czyli tu jeszcze te koszty, które ponosisz, będziesz musiał rozciągać i amortyzować w dłuższym terminie. Bo, nie, okay. bo jak za bardzo podniesiesz, to oni powiedzą, no dobrze, ale to ostatnio miał pan koszty, a wcześniej pan nie miał. No to pan to musi tak zamortyzować, żeby to było mniej obciążające dla kupujących. I wiesz co, gdyby te amortyzacje i tak dalej były przeprowadzane uczciwie, to można by było powiedzieć, no okej. Okay. No nie. Może, może i macie rację, może to trzeba. Tylko że prowadzenie firmy to też są wydatki, których nie przewidujesz, i w pewnym momencie tych amortyzacji będzie namnożyć się, bo tu dach trzeba wymienić tu coś. Tam, no ale wiesz, jest. tutaj jeszcze masz następny element: mhm. amortyzacja sprzętu. No ale nie. przychodzi ci pracownik, mówi, że chce podwyżkę. A on mówi, no ale ostatnie trzy lata nie chciałeś podwyżki, no. a w tym momencie ja ci nie mogę podnieść, bo mi koszty wzrosną i nie ma tego zabawnego. Będę zańcu. musiał wzrosć, podnieść cenę, ja nie mogę podnieść ceny, bo przyjdzie kontrola mhm. i nałoży na mnie karę. To więc... ja, ja, ja ci zadam pytanie, jeżeli potrzebujesz tej nowej wiertarki i musisz amortyzować w odpowiednim tylko przedziale tą cenę, to podwyższysz wypłaty, czy kupisz tą wiertarkę? Jako przedsiębiorca. Jako przedsiębiorca nie kupię, no inwestycje w stop, wszystkie. Ale to dasz podwyżki tym ludziom, a wiertarki nie masz i nie będziesz mógł produkować? No w pierwszej kolejności zainwestujesz w sprzęt raczej, a wstrzymasz podwyżki. Nie, naprawię, naprawię raczej tą, wiesz, będzie sytuacja, że naprawię tą starą. Kwestia, jakie koszty tego nie, bo tu, bo tu zaczną się pojawiać dylematy takie, że masz, masz ograniczone. Jeżeli masz wolny rynek, no to jeżeli robisz produkt dobry i podniesiesz cenę i mieścisz się w przedziale konkurencyjności, no to teoretycznie ludzie to kupią. Nie? No bo to wiesz, jest zapotrzebowanie, ten sprzęt jest dobrej jakości, ty tu poczyniasz inwestycje, gdzieś to się bilansuje, tu wchodzi ci. Element abstrakcyjny, który no, stwarza problemy takie, co, co zainwestować, co robić, no i jakie kary za to grożą, bo to też jest, wiesz, ty chcesz dobrze, ty chcesz po prostu prowadzić firmę, na tu, yy, co oni mogą? No nie ci pozwalają ci, nie pozwalają no, ci, tak. No dobra. No, no, mogą ci zamknąć produkcję, mogą ci, wszystko mogą, tak. Yy. Nałożyć karę, yy, będziesz zmuszony obniżyć tą cenę. Obniżyć yy... poniżej kosztów produkcji nawet. Tak. Ale wtedy powiesz to pierdzielę to zamykam, nie. No to nie będziesz produkował. Mhm. Okej, okay. no to 20 osób A... no tak, do domu. Tak, przykład, mhm. nie? A więc będzie prowadziło do różnego rodzaju patologii. Naprawdę, słuchajcie, jest nam bardzo ciężko określić, jakie te patologie będą, ale pierwsze, co na pewno już się teraz rzuca w oczy, no to najważniejszym czynnikiem, który FAS będzie sprawdzał, to wzrost ceny. Mhm. Czyli dopóki ty nie podnosisz ceny, to jesteś bezpieczny. Tak, no bo kontrola raczej będzie następować w momencie, kiedy... W danej branży cena zostanie podniesiona, szczególnie powyżej ceny tej roztatowej. Ale czy to nie jest przerzucenie kosztów do druku pieniądza na przedsiębiorców? No jest, ale poczekaj, ale to tak się jeszcze nie. nie zakończy, bo pierwszy efekt będzie taki: tak, nie mogę podnieść ceny, a koszty mi wzrosły. No, ale jak podnoszę ceny, no to narażam się na Mogę sobie nawet sprawdzić, tak, no ale narażam się w tym momencie. To jest walka z inflacją w sposób rosyjski. O, można tak mhm. powiedzieć, nie? Z, z, z bronią jest? przy skroni. <laughs> tak, tak. Czyli co ty zrobisz? Dobra, nie mogę podnieść tych, tych, bo będzie kontrola, będę miał problemy, zamknął mi firmę, będę musiał zwolnić ludzi, upadnę, a więc zaczynasz kombinować. Mhm. Jeżeli ja nie mogę podnieść ceny, a koszty mi wzrosły, to, co na początku, jako producent, możesz zrobić? Drugi obieg, lewy. Tak, ale zanim jeszcze do tego dojdziemy, jeżeli chcesz sprzedawać, nadal. Koperta. To też, ale to jeszcze później. Pierwszy, pierwszy aspekt, który już widzimy i który pewnie będzie następował właśnie, i to widzieliśmy też za komuny, ludzie to pamiętają. Skoro nie możesz podnieść ceny, a koszty ci wzrosły, to będziesz się starał zmniejszyć te koszty. Mhm. No, tak. Optymalizację przeprowadzić. Optymalizacja, tak? Mhm. Czyli jak miałeś tam. I to korzystnie teoretycznie. Y, tak, dla firmy korzystnie, natomiast dla często jakości produktu niekorzystnie. Mhm. Czyli tak, najpierw będziesz próbował zmniejszać tam opakowanie, jakieś inne rzeczy zrobić, ale tu już jest ustawa, która mówi jakie opakowania są legalne, jakie nie. Mhm. A tak, wprowadzono, że nie można zrobić czekolady zamiast 100 gramowej, 70 gramowej, tak, zamiast worka ziemniaków nie. 700 gram musi być kilogram. Jest już ta ustawa, tak. Tak, ale... Więc tu już ci drzwi zatrzasnęli troszeczkę. Tak, mhm. ale jeszcze na przykład nie ma ustawy, jeżeli robisz konserwę, to ile w tej konserwie ma być mięsa? Mhm. Tak? A ile wody? Nie? Tak. Czyli ten osławiony sor, sorbet wieprzowy. Mhm. No i tu możesz wyprodukować na przykład konserwę, która zawiera 50% mięsa, nie? Ale w tej Jeszcze tak. W sosie tak. własnym, tak zwanym. Nie? W sosie własnym, nie? Mhm. No ale w tym momencie obniżysz sobie koszty kosztem mhm. jakości, tak. Wcześniej dawałeś, powiedzmy, lepsze składniki, na przykład więcej kakao do tej, tak? No to teraz dasz mniej, a więcej oleju palmowego i tam cukru. Mhm. Możemy tutaj różnego rodzaju optymalizacje dalej prowadzić, tak? tak. Wcześniej tak. stosowałeś jakieś, że te buty można było w nich rok chodzić, teraz będzie można miesiąc chodzić, nie? Bo tam masz. Okładniki. Ale no gwarancja na przykład. Obejmuje, nie? Więc... No dobra, upraszam, no będą być mhm. może jakieś, to zależy, nie? Mhm. E, no a więc będziesz miał to, co obserwowaliśmy właśnie w socjalizmie, tak, że te produkty często były kiepskiej jakości, tam mhm. były też kiepskie z powodu pewnych braków, tu też będą kiepskie, bo trochę tak rząd to programuje, no bo no tutaj rosyjski biznes no nie będzie chciał. Yy, być charytatywny, tylko będzie chciał zarabiać. No a to obniżenie kosztów jest takim naturalnym, najbezpieczniejszym. No bo jeszcze, czy konkurencja będzie robiła to samo? No będzie właśnie, bo, bo tu się rynek zamknął, więc wszyscy biorą się w tym samym błotku. Więc ty tak. obniżasz, ale cała reszta też obniża, więc w sumie Twoja pozycja na rynku wciąż jest taka mniej więcej, jak była. Nawet. Jest szansa, że jeżeli ty jesteś najbardziej łebski albo najbardziej hardkorowo tniesz, to twoja tniesz. pozycja będzie w tym momencie się wzmacniała i ty teoretycznie zaczniesz więcej zarabiać. Dla ciebie to jest w tym momencie nawet okazja może, żeby się gdzieś porozpychać łokciami. Tak, jak masz tą konserwę? Może dodać jakiś dodatek białkowy ze sproszkowanego mm -hmm. czarnego żołnierza, nie? Mm -hmm. I nagle, a oni jeszcze na to nie wpadli. Tak. i nie wiedzą, że ty dodajesz, bo tam jest napisane, że białko zmodyfikowane albo białko tak, naturalne, tak, nie? tak, tak. E, tak, i tak że dalej, konserwa tak dalej. po prostu białkowa, nie wieprzowa, no. białkowa z no. dodatkiem wieprzowiny. i już jesteś, wiesz, otwierasz drzwiczki. i już jesteś z przodu, nie, jesteś mhm. tak, a cena się nie zmieniła, a więc wiesz, tak. już. Tu... Więc to będzie na pewno element, który, z którym należy się liczyć, a jeszcze nie masz konkurencji tej zagranicznej. Albo jeżeli ona jest zagraniczna, no to gdzieś w drugim obiegu, albo to zupełnie inna półka cenowa, tak? Bo mm -hmm. to jest razy drożej, a więc to ciebie nie interesuje. Więc ten element na pewno nastąpi. Następny element, który nastąpi, który już wspominałeś, to jest być może dwa obiegi. Ale nie we wszystkich produktach. Nie? Że robisz tą konserwę w połowie z wodą, a mhm. inne lepsze konserwy dla yy, w drugim obiegu, takie no name, ale deluxe? Nawet nie. Będą tak jak za socjalizmu, były takie konserwy na eksport. No bo jak robisz na eksport, okay. no to dostajesz te dewizy, mhm. tak? nie robisz na ten rynek krajowy, no to tu służba antymonopolowa do ciebie nic nie ma. W sumie nie. Podpisujesz nie, kontrakt z Kazachstanem czy coś. Tak. Połowa jedzie do tego Kazachstanu. Druga tak. połowa nie jedzie do tego Kazachstanu. Możesz to gdzieś tam taką no, no, no name'ową. Po co połowa? Nic nie dociera do tego Kazachstanu. Export, no sumie, po co tak? Kazachstanu? Po co, po co Kazachstan? Tak? Z znaczy tak. tam wpiszesz, co chcesz, tak? Nie? No tak. Okay. Kraj docelowy robisz tam na eksport, nie? Mhm. Myślisz, że dużo firm po prostu stanie się firmami, które produkują tylko na eksport? Że to będzie takie, mm. y, taka furtka. Y, I tu nic nie sprzedajemy, nie mamy podpisanego kontraktu z żadnymi sklepami, a będzie to na targowiskach takie no-name, bez, bez y, adresu, bez kodu kreskowego, coś tam. Nie, na początku nawet może być zgodne ze wszystkim, tak? Mhm, mm mm -hmm. wiesz, w którymś momencie tak zobaczymy, tak? Że to będzie jest mówione, jakieś... że sprowadzone z Kazachstanu, że to było tak, wysłane to tam kupiło. No. Oh. Nie, okay. nawet kazachskie będą tam, wiesz, napisy, nie? Mhm, mm mm -hmm. rozumiesz. No Okej. Okay to brzmi logicznie w sumie i można by było rzeczywiście tak prowadzić ten interes, więc jeżeli znacie kogoś w Rosji, kto w tym momencie ma problem, to niech też ogląda Kremlinkę, bo my pokazujemy problemy, ale również rozwiązania w tym momencie. No i trzeci Może element. Może to być też Polska konserwa, tak? Czy jakaś inna? Tak. No, z Europą nie ma, prawda? Tak, Czeka, tak, nie? tak. Yy, tu kierunków jest dużo. Na zobacz, bo wzięliśmy tą spożywkę, która jest. Yy, do której się pewnie fas najbardziej będzie czepiał, uh -huh. bo tam wiadomo, bo to jest najbardziej te towary pierwszej po potrzeby, no to w spożywce. Uh -huh. No i tutaj na eksport i potem to wraca z powrotem, a tak jak mówisz, często nawet nie opuszcza tej fabryki, tylko gdzieś jest, wiesz, przyjeżdża znajomy tutaj biznesmen i on uh -huh. mówi, że on bierze wszystko, płaci gotówką, nie? Tak. Y I on za, wiesz, A co najlepsze? Te konserwy Firmy. potem dotrą do tych ludzi w, na wysokich szczeblach i partii, bo oni nie będą jedli z czarnym żołnierzem konserw. No nie będą A... jedli z czarnym żołnierzem, tak, o. tylko będą chcieli tą tak. wieprzową. Także tak. 100% wieprzowiny, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Y no i tak, to masz drugi element, który może nastąpić. Trzeci element. A, no jeszcze ten element taki, że masz produkcję nie na eksport, ale produkcję taką chałupniczą w drugim obiegu. Mm -hmm. Na przykład wypiekasz chleb, nie? Tak, tak. I masz chleb i dodajesz tej mąki, już z tego że czarnego żołnierza ten, ale dodajesz tej, tej mąki z czarnego, żeby sobie obniżyć koszty, dużo spółkniaczy, jakieś innych rzeczy, tak? Wychodzi ci chleba w chlebie 30% i to sprzedajesz oficjalnie, a nieoficjalnie tam wiesz. Będzie spod lady taki pradawny, tradycyjny, tak. uduchowiony bochenek mhm. chleba. Mhm. Tak, 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 tudzież wiesz, gdzieś to jest rozprowadzane. Mhm. I to pewnie za jakiś czas dopiero, no bo to jeszcze, że tak powiem, ten rynek musi do tego dojrzeć, te kontrole fasu muszą też być coraz bardziej dotkliwe, tu walka ze spekulantami musi przejść na następną fazę, na następny szczebel, tak, tak. aresztowanie, wiesz, w tych kajdankach i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Y ale zanim jeszcze to nastąpi, no ten element, który wspominałeś, czyli korupcja. Tak, no bo... no bo rozumiem, przyjeżdża ci taki urzędnik i tylko on jest wyrocznią, czy ty masz tak, czy ty masz tak. tak. No, bo kto to zweryfikuje? Więc no ewentualnie przyjeżdża ich Na, kilku. Tak, no, bo ten system ma taki, wiesz, miękkie podbrzusze w postaci człowieka. No, bo to nie będzie sztuczna inteligencja weryfikować, tylko będzie pan urzędnik, tak? I tu pan no. jest dosłownie, no, bo on będzie pan, tak? Czyli, Czyli od niego rosyjska będzie zależało, inteligencja będzie to. Tak. Od niego będzie zależało, czy twoja firma przetrwa, czy nie przetrwa. Mm -hmm. No i teraz możesz sobie wyobrazić, że yy, no ten pan rodziny... przyjechał po konserwy skontrolować mm -hmm. i on przymknie oko w zamian za dożywotnią dostawę konserw z pełnej yy, wieprzowiny, taką full tak. i, i plus koperta. Plus jeszcze tak. Że, że będzie właśnie. w stanie sobie tak jeszcze banany sprowadzić z Ekwadoru sam. E, no, okej. Okay. Tak ale tu się, będą postawały komisje, które będą walczyły z tą korupcją, z nieuczciwością urzędników, tak? Będzie korupcja, kontrola do kontroli. Będzie wewnętrzna kontrola, do kontroli, kontrola tak. antykorupcyjna w faz pewnie do tych wszystkich pracowników. Jak to? To się ma, bo wrzucimy do tego elementu układankę, jeszcze firmy, które są, nazwijmy je w wewnętrznym kręgu, czyli firmy, które mają kontrakty w zbrojeniówce, firmy, które mają kontrakty państwowe, firmy, które mają dostęp do preferencyjnych kredytów, bo to ja wspomniałem na początku, ale tu też jest taki element nieuczciwej gry, gdyż na rynku będą firmy, które będą miały po prostu łatwiej uzyskać niższą cenę, e, i to w stosunku do nich cała reszta będzie musiała się dostosować. Tak. Bo ja sobie wyobrażam firmę, która wzięła kredyty preferencyjne państwowe na 2% i wybudowała nowoczesną fabrykę do składania tych konserw. Dostali wielomilionową dotację czy, czy podpisali kontrakt wojskowy i dostali zaliczki 90% i oni trzepią miliony konserw dziennie. Tymczasem ty gdzieś tam 500 kilometrów dalej masz starą linię produkcyjną, brak dostępu do kredytów i nagle fast ci przychodzi i mówi, no ale słuchaj, tam te konserwy to są o 30-40% tańsze. No robione na skali i robione na większej efektywności. I teraz mhm. co? Ty w tym momencie jakie masz wyjście? Nie jesteś w stanie tak, znaczy, absolutnie nie tego Nie będzie na takich, wiesz, tak jak na przykład u nas mam tak zwane produkty kraftowe, nie? Czyli mhm. jakiejś wysokiej jakości. Tam te będą produktami gułagowymi, bo ewentualnie produkcja tego nie pozwoli ci na duże zarabianie, tylko ewentualnie trafienie do gułagu. Więc u nas kraftowe tak. tam gułagowe. No. Gułagowe no sobie... będą. No tak. chyba, że to gułagowe będziesz robił właśnie już w drugim obiegu. Nie, mm -hmm. Bo do pierwszego obiegu, no to jak. Trafisz, Ale do pierwszego trafisz, obiegu to... nie masz podjazdu, w sensie no nie masz podjazdu. Fizy fizycznie nie masz co zrobić. No i wtedy ja rozumiem, że pojawia się pan, przedstawiciel tamtego biznesu, i on mówi, że no może te twoje tereny to kupi za 10% wartości, przynajmniej mm -hmm. będziesz miał na jakąś tam emeryturę. Myślisz, że tak. taki kierunek też no, się może tak. pojawić. Tak, że mamy tutaj, wiesz co, o prymitywizacji. Tych produktów mniejszej konkurencyjności, no bo no jak będziesz miał tą cenę, no to właśnie będziesz tą skalą, tak, czyli plus powiązaniami, a więc okaże się, że producentów oleju w Rosji będzie nie kilkaset, tylko, tylko kilku. Sześciu na przykład. Albo potem dwóch. Przykładowo, mhm. nie, tak. producentów nawozów, to już tak prawie mamy, no ale podobnie. No, bo ci oligarchowie, którzy są bogaci, no będą chcieli być bardziej bogaci, a to daje też możliwości. Tak. Jest. Wbrew pozorom, bo oni są nietykalni. Konkurencja będzie cały czas. Jak najbardziej tykalna. Tykalna. Tak. No chyba, że się podpadnie, no to ale to wiadomo, że wtedy może ten. Mhm. No i w związku z tym też jest łatwo tą optymalizację, tak? Łatwy tak. dostęp do tego czarnego żołnierza, optymalizacja tutaj. No a, no i taki, wiesz, taki efekt, że ta masa. Efect. Tak. Czyli masz, tak wiesz, tu takich, no jak z, tak, z takich, nie wiem, jakichś powieści science fiction, mhm. że masz takich właśnie oligarchów i takich nadzorców, i tutaj taką tą masę rosyjską. Ja nie? ci powiem, co mi się kojarzy. To wszystko wypełnia. Kojarzy mi się, Gra o tron i, i lordowie pojedynczych tych. Tworzy się w Rosji w tym momencie e, e, takie rody, bo one będą wiesz dziedziczone i tak dalej te tak. majątki i rozbudowywane, i będą e, rody tam, e, Dripaska, ród, e, wiesz, jakiś tam. I oni będą trzymali, ta grupa tych 14 samurajów, czy tam 50 samurajów, Putina najwierniejszych, będą trzymali w, w swoich łapach wszystkie elementy gospodarki 140 milionowego kraju. Będą w stanie zniszczyć każdy inny biznes, każdą konkurencję. Tylko, że co będzie później? Walka między lordami, tak jak w grze o Tron, Niekoniecznie, wiesz, mm -hmm. też będą sojusze, tak, różne tutaj, wiesz, to lordowie będą wybierać tych yy, władce, tak, Rusi, nie? Tak. Yy, zobaczymy, tak, no teraz już... No bo, bo obserwujemy, atakujemy. ale bo, nie, bo obserwujemy od dwóch lat... E, właśnie scentralizowanie majątku, i to nawet już na statystykach widać, yy, omawialiśmy je w zeszłym tygodniu. Scentralizowanie całego biznesu, wypchnięcie zagranicznego, zagranicznej konkurencji, odgrodzenie się płotem, to jest nasze bagienko i my rozdajemy tu karty i położymy łapę na każdym jednym biznesie, który. Może cokolwiek przynieść zysku, a wiadomo, ludzie muszą jeść, muszą kupić to krzesło, muszą kupić tą konserwę. Więc będzie to po kolei wykaszanie drobnych, średnich przedsiębiorców o tej franczyzie, o tych drobnych przedsiębiorcach. W sumie opowiemy jutro, bo to już się dzieje. My jesteśmy już po tym nagraniu. My już to widzimy, jak to tam wygląda. Bardzo dużo franczyz w Rosji właśnie, pomimo, że one nie do końca nawet można je nazwać franczyzami, tylko miał mm -hmm. jakieś tam mm, linie do produkcji chleba czy cokolwiek innego i tam już z tego franczyzę, tak? Natomiast mm -hmm. no, jest na sprzedaż. Tak. A więc widać, że ci drobni przedsiębiorcy będą mieli, moim zdaniem, problemy w, tym, w tej nowej rzeczywistości. Szczególnie mm -hmm. jeżeli nie mają kontraktów dla wojska, dla tego systemu i nie są powiązani z władzą. Albo będą przechodzić i znaczy, albo będą bankrutować i wymierać dosłownie, być może nawet czasami, albo. Będą szli w kierunku radzenia sobie nie do końca w sposób legalny. Będą lordowie, tak. którzy będą próbowali zrobić legalnie, i sprzeciwiający się wataszkowie. Wataszkowie, którzy... zbójnicy, grupy mm -hmm. przestępcze, drobni, złodzieje, Piraci sobie, lądowi. Drobni, tak, cwaniacy, tak, którzy wiesz, mm -hmm. będą. No skoro nie możesz zarobić legalnie, to być może nielegalnie, być może będziesz mógł jakiś podrobiony, no różnego rodzaju takie, wiesz, szemrany biznesy będą się miały coraz lepiej, no bo zresztą to widać przy tych piramidach finansowych, o tym mówiliśmy, ta, ta fala oszust, zalewa Rosję. No, rekordowe, rekordowe odczyty w więc, życiu nie było takich, w historii Rosji więc, nie było takich wiesz, oszustw, tak. Tutaj pewnie będą różnego rodzaju oszustwa. No bo zamykają ci możliwość, no nie ukrywajmy, tymi przepisami zamykają ci możliwość uczciwego zarabiania pieniędzy, Paweł. Tak, no ale możesz sobie wyobrazić różnego rodzaju, wiesz, tutaj. Nieuczciwe. No tak, ale, wcho ale wchodzisz już tylko i wyłącznie w szarą strefę. Ciężko ci będzie tak. prowadzić biznes uczciwie w obecnie panujących warunkach. Tak. Przy obecnych kredytach, tak. przy obecnych przepisach antykorupcyjnych, przy zacieśnianiu się pętli podatkowej, przy braku siły roboczej, przy braku edukacji, te wszystkie elementy się kumulują. Tu tak, się... No musisz tu być coraz bardziej brutalny, coraz bardziej drapieżny, no bo yy, właśnie to, co mówiłeś, nie masz na przykład. Jakiegoś oligarchę, czy jakiegoś wataszkę, nawet w biznesie, który będzie, nie wiem, tam produkował tą czekoladę. No i on w tym momencie nie tylko, że przekupi tego komisarza z fazu, mm -hmm. tego cenowego, ale przekupi, żeby Ciebie nie kontrolował, ale żeby skontrolował Twoją konkurencję, tak? Tak. I on tak. da więcej, i ten mówi. Potem ten komisarz powie: No wie pan, ja pana to bym wziął, no ale ponieważ ja uczciwie już wziąłem od tamtego, no to pan musi pójść siedzieć, tak? Ale na pewno muszę siedzieć, bo ja tu mam taką grupę, którą tak przypadkowo Aha. opłacam. I, I oni trzy razy proponują więcej. I oni mi powiedzieli, że jak ja pójdę siedzieć, to pana dzieci znikną. No, Wiesz, na przykład. Tak, no tak, i, tak, tak, i później tak. pojedynek na argumenty, nie? no bo w tak. pewnym momencie no, będziesz się bronił, będziesz się bronił albo po dobroci, albo będziesz szukał wsparcia. No i tu mhm. też jest e, temat... No mówię, brutalizacja biznesu. Brutalizacja Ale zobacz, biznesu. jak logicznie w tym momencie wygląda tworzenie prywatnych armii przez oligarchów. Często było mówione, że być no. może do walk między sobą ale też niekoniecznie, bo to też do ochrony tych biznesów przeciwko też tym wataszkom albo zdesperowanym ludziom, którzy mogą próbować walczyć o swój biznes. No ale moment. No ale wyobraź sobie, że masz e, jakąś nawet taką mini armię. No i na przykład siedmiu ochroniarzy. A to e... już ta armia, czy mini armia i siedmiu ochroniarzy? Bo... Nie, mi, mini armia, siedmiu ochroniarzy, nie wiem tam. Okej. Okay. No Bazuka taki... i kilka karabinów, no? Tak, przychodzi taki urzędnik. No i wiesz, i on musi przejść. I oni tylko tam sobie stoją i musi przejść. Tak, i czyszczą tę bazukę, nie? Tam I wiecie. oni gdzieś sobie stoją. Nie? Tak, tak. Na parkingu, nie. No, no i to już wiesz, jest biznes. Jeździsz tym jednym pick-upem z tą bazuką od firmy do firmy w trakcie kontroli, nie? I tu już masz, wiesz, tak, Biznes. No, tworzą się nowe można, możliwości. Można wynająć, tak? nie? Tak, Podajemy, tak, tak. tak. Nie, żartujemy sobie, a trochę poważnie mówimy, no. Y no, będą, będą różnego rodzaju, tak. Taki na przykład yy, komisarz będzie musiał się dwa razy zastanowić, tak? Czy ta Skąd ta prokuratorzy dostali wytyczne, żeby nosić karabiny maszynowe. Słuchaj, to Karabinki, wszystko karabiny. się. Karabinki, karabiny. Skądś będą pisać, że to. Dobrze. Wiadomo, o co chodzi. Nie jest, nie jest to y, pistolet na gaz czy coś, tylko karabinek. Nie? No wiesz, skądś to się bierze. Myślisz, że FAS nosi karabiny? Karabinki, nie. karabinki nie. Nie, może powinni taki... zacząć. Ja się spodziewam, że w tym roku będzie taki przepis, że zaczną nosić. No i wiesz, oni idą no, w kierunku coraz większych uprawnień, no i takiej ważnej służby, no bo ona ci będzie mogła zdecydować. Twoim no i istnienie. też będzie pewnie. Wiesz, najgorsze, W najgorszej sytuacji wiesz, które będą firmy? Firmy zachodnie. Tak. No, bo jeżeli masz taką zachodnią sieć, to się teraz tak. muszą dwa razy zastanowić, żeby jednak wyjść z tej Rosji w jakiś sposób. No bo za moment będzie sytuacja taka, że konkurencja, no będzie chciała ich usunąć. No po co, po co? To, że zachodni, ślić, Niemcy. Ale nawet to nie, to nie o to chodzi, Paweł. Paweł. Ale, ale, ale poczekaj. no. Mhm. Bo spójrz, zachodni biznes po co tam jest? Dla marżowości, dla zysku. Krakas, Więc te krakas. przepisy powodują, że traci się sens w ogóle tam być. Więc tu nie inne firmy będą chciały cię wykończyć, tylko właściwie rząd cię wygania. Tymi no przepisami. ale będą, wiesz, jeżeli będziesz chciał zostać, będziesz musiał grać na tych zasadach, tak jak konkurencja. No, Zdawać wtedy obniżać jakość i tak, to dalej, tak dalej. Ale tu tracisz w ogóle sens przebywania tam. No, no bo to wiesz. No musisz no, być zdesperowany bardzo. Tak, no na zasadzie y, to ja na tej ujemnej marży, ale tam docisnę. No, no, no po co? No nie, no. nie na ujemnej nie, ale będziesz musiał obniżać jakość produktów i pewnie mm -hmm. w to pójdą. Być może będziesz musiał dawać łapówki i być może niektórzy na to pójdą, ale jeżeli konkurencja da wyższą łapówkę i wyższe argumenty, no to ty nie masz moim zdaniem szans, bo jesteś ten zachodnik. Wiesz co, wydaje mi się, że wszystkie filmy które do teraz do teraz zostały, to są tak? same sobie winne i że nie wyczuły tego momentu na opuszczenie i mnie akurat ich wcale nie, nie żal. Szczerze mówiąc, że będą musiały takie decyzje podejmować w tym momencie, bo w tym momencie wyjście to to już jest na zbrodniczych jakichś warunkach. Sprzedajesz za jeden euro biznes albo coś, albo musisz się właśnie z tym systemem, teraz, z takim bareizmem socjalistycznym, wiesz, potyczkować. Firmy zachodnie do tego nie przywykły. My jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, bo mieliśmy komunę. Uh -huh. Firma francuska, wyobraź sobie firmę francuską, która się mierzy w tym momencie z czymś takim. Dla niej to tak, jest ta, jakby Ilku, się nałykała jakiś o... LSD i przychodzi do pracy, nie, że tu się nic nie zgadza, tu wszystko płynie. Tu, wiesz, no to Panie co... Ilku pan sprawdzi ostatnie 3 lata, wyliczy ten, nie, i tam liczą, przeliczają, tak, nie. Uh -huh. A to przecież nie, nie o to chodzi, nie? Rozumiesz, no, nie? nie? nie. Bo będą chcieli się dostosować tak, do tych warunków biznesowych. A konkurencja w tym czasie będzie zarabiała. Kupowała pieniądze. bazuki. Tak, kupowała bazuki. No tak, nie no to teraz y, troszeczkę żartuję, ale. No. Ale rozumiem, oni pod każdym względem nie są przygotowani, ani mentalnie, ani nie mają powiązań. No to nie jest tak też, żebyście się zrozumieli. To jest proces, tak? To, co teraz następuje, A, to nie jest tak. To, że wiesz, jutro firma zachodnia powie, O Jezus, was to wprowadził. Nie, oni będą. Może damy radę, może coś tam, może to nie będzie przestrzegane. To może będzie to wycofają, no wiesz, mogą wycofać za pół roku, jak okaże tak. im się, że coś nie, nie może dają Może nie rady. będzie tak źle, może mhm. Putin się pośliźnie, tak? no różne tutaj naiwne, naiwna wiara może być. Natomiast no, trend jest jednoznaczny, patrząc co będzie Ale następne. Ale to też pokazuje, bo... że oligarchowie, ci najbliżsi Putina, Raczej im nie jest na rękę w tym momencie go zdetronizować, gdyż nowy władca to może być nowe rozdanie i odcięcie od koryta, a oni dostają dostęp do koryta i możliwości do zwiększenia sobie dostępu do tego koryta. Tak naprawdę, bo wykaszając tą konkurencję, nawet jeżeli stracili ten przemysł zachodni, ale wykaszając konkurencję w kraju, zachodnią i zwykłą, oni są w stanie w tym zamkniętym ekosystemie spijać, wiesz, 90% Rzączyć. dochodów i rozdawać karty, i wcale to dla nich nie jest zła perspektywa. Dopóki jest, kogo grabić. Dopóki no bo... jest kogo grabić. No ale to wiesz, oni średnio mają po 60-70 lat. Później ich dzieci rozdadzą każdego. No tu nowo. może być różne myślenie też. No też. No. Ale, ale wydaje się przynajmniej na razie, że jakby nie patrzeć. Jeżeli albo się właśnie, boją, albo akceptują. Jeżeli patrzymy na czynnik ten racjonalności, mhm. to w ich przypadku ten czynnik racjonalności mówi, że może zmienić tak. Ale na pewno ja się w to nie będę angażował. Mm -hmm. Nie będę przeszkadzał. To też takie rosyjskie. Nie wychylaj Stanów się, bądź. spróbuj przetrwać i zagarnąć jak najwięcej tego, co się tak. da w tym momencie, bo przy nowym rozdaniu to ty będziesz w dobrej tak. pozycji wyjściowej na przyszłość. I myślę, tak że taki im przyświeca w tym momencie cel. Mamy to. Więc myślę. tu wiesz, musiałby się znaleźć ktoś, kto się właśnie wychyli. Kto jeszcze znajdzie, zbuduje jakąś, tak? No i teraz a wiadomo moim zdaniem, że ci, co wychylą się i będą. Za wcześnie stracą głowę. To, to będą ci pośredni i stracą A mogą stracić od reżimu głowę B, nawet jak wygrają, to przyjdą następni i ich wykoszą bo będą uznawani i tak zostanie to łatwo to sprzedać, że to są zdrajcy, którzy zdradzili tutaj tak, tą Wielką Rosję. Mhm. Centralizacja więc... w rękach oligarchów, rozdawanie kart. Na I razie to, to, co, to, co jak gdyby, znaczy to, to prowadzi oczywiście do katastrofy i tak? jakiegoś punktu krytycznego, tylko z punktu widzenia widzisz takiego oligarchy, to ty patrzysz swoim, tak jak powiedziałeś, swoim interesem. To ty u ciebie nie powoduje, że punkt krytyczny gdzieś się zbliża. Mm -hmm. nie? Tak, nawet no bo... detronizacja nie powoduje, że zostaniesz w jakiś sposób rozliczony, bo być może nie zostaniesz. Mm -hmm. Być może zabezpieczasz wiesz, tak newralgiczne punkty gospodarki rosyjskiej, że po prostu trzeba się z tobą dogadać po zmianie mm -hmm. reżimu bo inaczej zasabotujesz cały kraj. Tu też tak. oni mogą sobie w tym momencie takie asy z tej talii wyciągać, nie? Więc... Tak, bo cała produkcja gdzieś tam na tobie stoi, nie? I, tak, tak, I tak, gospodarka tak. jest uzależniona, tak? Mhm. No dobrze, słuchaj, zobaczymy jak to będzie. To jest następny krok do ceny regulowanych, które zapowiadałem, czyli uniemożliwienie wybranym znaczy, albo umożliwienie tylko wybranym firmom podwyższania tych cen, no i tutaj tworzenie takiego jakiegoś pseudo-państwa, tak? no bo tutaj to, to, to nie wiem jak to nazwać, tak? Ja, ja coraz bardziej się skłaniam do Gry o Tron, że to jest powieść, może science fiction, ale ona będzie bardzo dobrze oddawała realia w przyszłości. Będą wielkie klany, które kontrolują całe te Ziemię i i w pewnym momencie się mogą zacząć też między nimi przepychanki o tym, kto będzie chciał coś więcej. No ale to jak będziemy Kremlinkę kręcić 10 lat, to, to może dojdziemy do tego etapu, więc bądźcie z nami, bo materiał na dobrą książkę się szykuje. Ze swej strony dziękuję Paweł Jeżowski. I Mateusz Lech. Trzymajcie się. Hej.